Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony i kontynuujemy serię dotyczącą Mavica Mini. Słuchajcie, w ciągu ostatnich paru dni dostałem około 500 pytań, więc postanowiłem zrobić z tym trochę większy porządek. A mianowicie, po pierwsze, dzisiaj nagrywam przewodnik użytkownika, to jest taki quick start. Omówię wszystkie te podstawowe rzeczy, które są potrzebne do startu z Maviciem Mini, ale w międzyczasie nagrywam też kurs online, który jest bardziej szczegółowy, który będzie mniej więcej liczył około 2-3 godzin i tam z detalami wszystko omówię dla tych osób, które chcą czegoś więcej. Kurs będzie miał premierę 20 listopada, a w międzyczasie też powstaje grupa wsparcia. Jest to taki program 3-miesięczny dla osób, które nigdy nie latały, po to, żeby im pomóc, żeby nie wykonywały żadnych fałszywych ruchów, żeby też nie wpadły w tarapaty na skutek wypadków i żeby nie straciły swojego sprzętu. Dlatego zaczynamy dzisiaj od przewodnika i śledźcie ten kanał, dlatego że już 20 startujemy ze stroną wsparcia, z programem wsparcia. To będzie 3-miesięczny plan, ale też planuję właśnie kurs online, będzie premiera 20. Co dzisiaj omówimy? Przede wszystkim jest to audycja typowo dla osób, które nigdy nie latały, dla totalnych świeżaków początkujących. To nie jest audycja, to nie jest dzisiejszy epizod dla osób, które mają doświadczenie, chyba że chcą sobie przypomnieć pewne rzeczy albo wrócić do latania. Od czego w takim razie zaczynamy? Rozpakowujemy wszystko bardzo spokojnie, zapoznajemy się z dokumentacją. Jest tam taka lista też, co jest w danym pudełku, co znajdziecie w pudełku. Jest to rozpiska i następnie ładujemy baterie. Ładujemy baterię samego kontrolera poprzez złącze mikro USB tutaj z boku z dołączonym kablem, ale także ładujemy baterię samego drona. To jest istotne, dlatego że ładowanie baterii trwa najdłużej, więc bezpośrednio po rozpakowaniu powinniście od razu przystąpić do ładowania baterii. W międzyczasie będziemy działali dalej. W pierwszej kolejności oczywiście jeszcze przed naładowaniem baterii należy zerwać wszystkie naklejki, które macie na dronie. Mavic Mini ma tych naklejek naprawdę dużo, bo ma naklejki na samych ramionach, ma też naklejki z tyłu, ma na osłonie gimbala, więc wszystkie te naklejki usuwamy. Można je zostawić w pudełku, gdyby ktoś chciał od Was odkupić na przykład Mini, można sobie na tę okoliczność zostawić. Trzeba pamiętać, że wszystkie naklejki, które mają te żółte wypustki, należy zdjąć i to jest ta absolutna podstawa, jeszcze nawet przed załadowaniem. Jeżeli chodzi o samą budowę Mavica Mini, zwróćcie uwagę, że te śmigła, one dosyć mocno tutaj nam właśnie poruszają się wokół całego drona, ale pokażę, w jaki sposób go otwieramy. Więc tak, przerzucamy sobie go najłatwiej właśnie na plecy, do góry nogami i otwieramy najpierw przednie ramiona do przodu, a następnie tylne ramiona, one już otwierają się ze skrętem. To samo z drugiej strony otwieramy i ze skrętem otwieramy tylne. Druga sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę i o którą trzeba zadbać, to jest pokrywa osłona samej kamery. Tutaj otwieramy palcem wskazującym, kciukiem przytrzymujemy. Są dwa ząbki, zwróćcie uwagę, żeby ich nie wyłamać, bo w tej chwili jeszcze akcesoria nie są dostępne. Pod pokrywą mamy samą kamerę wraz z gimbalem trzyosiowym. Gdy dron nie jest uruchomiony, to macie wrażenie, że to tak bezładnie tutaj nam funkcjonuje. Natomiast po uruchomieniu faktycznie gimbal wraz z kamerą trzymają się i są bardzo stabilne. Jeżeli chodzi o wyciągnięcie baterii, jeżeli dostajecie drona już z baterią załadowaną do tyłu, odchylamy tą klapkę tylną, po czym delikatnie odwodzimy blokadę przy baterii, wysuwamy baterię. Można ją dać do tego zestawu combo, który się ładuje. Jeżeli macie wersję podstawową, ładujemy bezpośrednio poprzez ten kabel micro USB. Pamiętajcie o tym, że bateria wprost z opakowania, ona jest w trybie sleep, czyli uśpiona jest ta bateria. Żeby ją uruchomić, aktywować, trzeba podłączyć do ładowania. Sam dron wyposażony jest w kamerę z przodu z gimbalem trzyosiowo stabilizowanym, natomiast pod spodem ma sensory, które wspomagają nam lądowanie i określają odległość od podłoża. One pracują zwykle do kilkunastu metrów i trzeba też pamiętać, że te sensory są wrażliwe na oświetlenie, czyli działają tylko przy dobrym oświetleniu. Jeżeli chcecie na przykład na początku polatać trochę w domu, to oprócz tego, że trzeba uprzątnąć dane wnętrze,
to jeszcze zapewnić odpowiednie doświetlenie, czyli weźcie sobie lampę, przyświećcie w te miejsca, gdzie dron, nad którymi dron będzie latał, wtedy on będzie miał stabilną pozycję. Jeżeli jest za ciemno, to może wam dryfować i uderzyć w dane pomieszczenie, w ścianę danego pomieszczenia. Z tyłu mamy jeszcze slot karty pamięci. Jeżeli chodzi o karty pamięci, jakie pasują, jest na stronie DJI.com rozpiska, pasują karty do 265 GB. Trzeba pamiętać, żeby odpowiednią też szybkość tej karty zapewnić. Mamy też slot tutaj mikro USB do ładowania tego drona. Dron już jest bezpośrednio fabrycznie wyposażony w śmigła. Mamy też w zestawie śrubokręt i zwróćcie uwagę też na oznaczenie śmigieł, bo pamiętajcie, że dwa śmigła, te naprzeciwległe po przekątnej kręcą się w jedną stronę, a ta para śmigieł po drugiej przekątnej w drugą stronę, po to, żeby utrzymywać drona albo w zawisie, albo regulować jego obroty. I zwykle jak popatrzycie na łopaty, to widać od razu, które śmigła obracają się w którą stronę. One zabierają powietrze na dół. To jest zasada pracy i zasada lotu takiego drona. Także jeżeli będziecie wymieniali śmigła, to trzeba zwrócić uwagę na oznakowania. I to są pierwsze śmigła, które są dokręcane. Także z czuciem, żeby tego gwintu nie zerwać i też, żeby nie pogubić śrubek. Trzeba o tym pamiętać. I warto sobie to przećwiczyć wcześniej i warto zaplanować też, gdzie będziemy przechowywali śrubokręt, w którym miejscu będziemy nosili śrubki, żeby nam to wszystko nie poginęło, a jednocześnie, żebyśmy mieli do dyspozycji. Mavic Mini nie ma sensorów z przodu, dlatego trzeba uważać przy locie i faktycznie trzeba zwracać uwagę na to, żeby nie przywalić na przykład w ścianę, nie uderzyć w ścianę, bo Mavic Air i wcześniejsze drony typu Spark miały właśnie tą funkcjonalność obstacle avoidance. Tutaj niestety jej nie mamy, dlatego wykonujemy loty delikatnie z wyczuciem i ćwiczymy na otwartych przestrzeniach. Patrząc na funkcjonalność kontrolera, on jest wyposażony w dwie anteny. Te anteny rozkładamy i powinny być skierowane powierzchnią w stronę naszego drona, czyli jeżeli leci właśnie przed nami, to w ten sposób utrzymujemy kontroler. Jeżeli natomiast jest nad nami, można rozłożyć antenę, żeby płaszczyzna stanowiła też tą płaszczyznę właśnie równoległą do drona. Jak popatrzycie na kontroler, okazuje się, że on nie jest dostarczony tutaj z drążkami. Drążki można znaleźć tutaj w środku. Po otwarciu już tych uchwytów na telefon komórkowy mamy tutaj drążki właśnie z tworzywa sztucznego, które wkręcamy zgodnie z ruchami wskazówek zegara w prawo i tutaj w prawo. Kontroler wyposażony jest też właśnie w gniazdo mikro USB, tylko jedno, nie mamy tutaj gniazda w środku, dlatego to samo gniazdo jest używane zarówno do połączenia z urządzeniem mobilnym, jak i do ładowania. Zwróćcie uwagę, bo to gniazdo tutaj w Mavicu Mini nie jest najlepiej dopasowane, przynajmniej ta pierwsza seria produktów. Ja obawiam się trochę o jego funkcjonalność, więc trzeba zwracać uwagę, żeby bardzo delikatnie i też jak wyciągacie, to żeby nie ruszać na boki tym gniazdem, żeby go nie obruszać, tylko bardzo delikatnie przytrzymujemy dwa palce wskazujące i kciuk i wyciągamy. Sam kontroler jest bardzo fajnym i sprytnym urządzeniem, jeżeli chodzi o włączenie zarówno drona, jak i kontrolera. Ja zaraz pokażę. Tu jest klawisz włączenia, czyli mamy jedno naciśnięcie krótkie. Za chwilę zgaśnie, więc to powtórzę. Jedno naciśnięcie krótkie i drugie długie już przytrzymujemy aż do uzyskania sygnału. I po chwili on zaczyna wyszukiwać sygnału z drona. Mamy też przycisk tutaj Return Home. Kolejna rzecz, jaka tutaj jest istotna, to jest właśnie wykonywanie zdjęć. To jest ten prawy przycisk i nagrywanie lewy. Tu mamy też ruch gimbala, góra, dół, ten potencjometr pod lewym palcem wskazującym. Prosta sprawa, drążki pod kciukami, natomiast pod palcami wskazującymi mamy przyciski robienia zdjęć, wykonywania filmów, nagrywania, a także regulacji gimbala. Sam kontroler składa się dość ładnie, czyli na czas transportu składamy go, drążki można wyciągnąć. Pamiętajcie, że to są drążki z tworzywa, można dokupić też drążki od Mavica Air, one wykonywane są z aluminium. Jeżeli wam się coś stanie z drążkami, powinniście mieć w komplecie drugą część, drugi komplet. I jeszcze jest ważna sprawa, popatrzcie, jak tutaj w środku jest to uformowane. Tutaj jest dokładnie taki zaczep, w który wchodzi nam ta krawędź powierzchnia drążka i ona tam bardzo ładnie nam osiada. To jest to. Znajdziecie też w opakowaniu oczywiście kable do innych urządzeń. Seryjnie jest wyposażony i tutaj zamontowany kabel do iPhone'a, natomiast można też znaleźć do urządzeń pracujących na mikro USB albo na USB typu C. Ważne,
żeby od razu zacząć ładować zarówno baterię kontrolera, jak i baterię drona, z tego względu, że to dosyć długo trwa i zanim inne rzeczy ogarniemy, już baterie będą przynajmniej częściowo naładowane. Następną sprawą podczas ładowania baterii jest przeczytanie oczywiście instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi możecie znaleźć nawet w linku pod tym filmem albo na stronie DJI.com w stronie produktu Mavica Mini w rubryce Downloads. Tam są też informacje o zgodnych urządzeniach, bo teraz przejdziemy do urządzenia i do aplikacji. Pamiętajcie o tym, że nie wszystkie urządzenia są zgodne i podchodzą pod aplikację DJI Fly, więc przed zakupem drona, przed nawet samą decyzją warto sprawdzić sobie, czy wasze urządzenie mobilne jest kompatybilne z tą aplikacją, żeby nie było takiej historii, że mamy rozczarowanie tuż po zakupie, nie jesteśmy w stanie tej aplikacji zainstalować. Natomiast instalacja jest dość łatwa, można znaleźć DJI Fly zarówno w App Store, jak i pewnie w sklepie Play. Przez pierwsze dni nie pojawiały się te instalki, czy był z nim kłopot, ale wiem, że Android już trochę poszedł do przodu, już trochę właśnie to zaktualizowano i można już ściągnąć ze sklepu Play, a jeżeli nie, to bezpośrednie linki są właśnie ze strony DJI, ze strony produktu, czyli wchodzicie na Mavica Mini, na DJI.com, później produkty Mavic Mini i tam jest rubryka Downloads. Tam są wszystkie aktualizacje, jest też DJI Assistant, jest to program, który instaluje się na komputer, który można podłączyć też poprzez złącze do komputera i zrobić diagnostykę drona, czy ściągnąć pliki, zarchiwizować pliki. Jest to też do zrobienia z pozycji właśnie strony DJI.com Downloads. I teraz już po zainstalowaniu samej aplikacji ekran startowy przeprowadzi was przez proces inicjalizacji. Trzeba pamiętać o tym, żeby podłączyć właśnie drona, podłączyć urządzenie mobilne, czyli robimy to w ten sposób, że najpierw podłączamy sobie nasz telefon czy tablet, raczej telefon w tej chwili, bo mówi się o tym, że mini jest bardziej pod telefon przeznaczony. Najpierw włączamy sam kontroler, a później włączamy drona. Jedno naciśnięcie krótkie i drugie długie. Świetnie. On po pewnym w tym momencie zaczyna się inicjalizacja. W żargonie branżowym nazywa się to fix. On łapie fixa tak zwanego, czyli sprawdza silniki, sprawdza systemy, czy wszystko gra, czy ma obwody sprawne i zaczyna wyszukiwać sygnału. Lampa z tyłu, ona to jest lampa statusu, pokazuje wam dane, pokazuje nam status, to co się dzieje z dronem. W tej chwili widać, że już złapał połączenie, bo mamy żółte światło. Żółte dlatego, że nie mamy jeszcze satelit. A że złapał połączenie, to już widzimy potem faktycznie, że widzicie mnie na ekranie tutaj. To znaczy, że już jest transmisja obrazu. Oczywiście jak pierwszy raz to połączycie Mavica z kontrolerem i z aplikacją, program przeprowadzi was przez szereg tych ekranów startowych. Tam będzie aktywacja samego drona, później będzie aktualizacja software'u, który przebiega dosyć sprawnie, około 10 minut zajmuje firmware'u, a aktualizacja do tego Mavica, dlatego że producenci, wiadomo, partie produkcyjne są wcześniej produkowane, a później deweloperzy jeszcze aplikacje optymalizują, więc za każdym razem, kiedy kupujemy nowego drona, trzeba zaktualizować firmware. I aktualizacja firmware'u zajmuje około 10 minut. Trzeba pamiętać o tym, żeby mieć naładowane wszystkie urządzenia, czyli trzy urządzenia musimy naładować, zarówno kontroler, dron, jak i nasz telefon. Przeprowadza nas ekran przez proces właśnie inicjalizacji. Jeżeli nie macie konta DJI, to trzeba założyć. Tam jest mail i hasło, bardzo prosta sprawa, zakładamy konto i tam odkładają nam się tak zwane punkty w aplikacji i dzięki temu mamy też na naszym koncie właśnie informacje o tym, jakie mieliśmy loty, możemy zsynchronizować z chmurą te nasze loty, możemy z innego urządzenia po synchronizacji też mieć dostęp do naszych lotów po zalogowaniu i tak dalej, i tak dalej. Także jest to taki system, który on nam definiuje już personalizację, czyli wiemy, kto latał, na jakim koncie, jaki
użytkownik latał kiedy naszym dronem. Po wgraniu aplikacji i po synchronizacji i po aktualizacji systemu będziecie też przeprowadzeni przez szereg ekranów związanych z bezpieczeństwem. Będą to ekrany, gdzie pokażą wam się tutoriale. Ważne, żeby sobie obejrzeć te tutoriale, bo tam jest trochę na temat aplikacji, trochę na temat bezpiecznego latania. Aplikacja jest bardzo fajna i ona ma bardzo duże możliwości. W drugiej części tego tutorialu, czyli w kolejnym odcinku, ja będę mówił tylko i wyłącznie o aplikacji, o tych pierwszych krokach. Natomiast na tym etapie trzeba pamiętać o tym, że przede wszystkim podładować baterię, usunąć naklejki, zapoznać się z instrukcją obsługi, aktywować system, sprawdzić, jak to wszystko działa, później aplikację samą zainstalować, update'ować firmware, czyli zaktualizować oprogramowanie i spokojnie obejrzeć sobie tutoriale. W taki sposób działamy i jesteśmy gotowi na tym etapie, żeby przejść do drugiej części, czyli do aplikacji. Aplikację omówię, tak jak powiedziałem, w osobnym rozdziale. Na dzisiaj to jest wszystko, co wam chciałem przekazać. Oczywiście zachęcam bardzo serdecznie, słuchajcie, do mojego kursu online, który z detalami pokaże wam każdy szczegół. Jego premiera będzie 20 listopada. Druga sprawa, rusza program wsparcia, 90-dniowy program wsparcia dla początkujących pilotów, jako że, tak jak powiedziałem, mam 500 zgłoszeń, więc tym osobom, które naprawdę chcą, żeby im pomóc, stworzę takie warunki poprzez tę stronę wsparcia. Pod filmem znajdziecie linki do obu tych wydarzeń. Ja na dzisiaj dziękuję i zapraszam już wkrótce na kolejny epizod. Trzymajcie się, cześć!